Witajcie, z strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku pudełko. Chciałem powiedzieć coś nowego, ale to buty, które pojawiły się, to numer 1 i 2 na kanale. Trójki nie, ponieważ trójki były wycofane ze sprzedaży, ale widzieliście miniaturę, w sumie tytuł i przebitki, więc otwieramy i są to kawaje czwórki od New Balance'a. Pojawcie się. Pojawiły się, mamy już te piękne, różowo-szare buty, czyli idealne pod stroje wyjazdowe. Buty Nie Grają Basketball Team. Zapraszam do kanału. Jest link w opisie. I naprawdę but przewizualnie śliczny. Coś nowego, coś innego, bo tak naprawdę ostatnio już nawet Puma mnie męczy miałkością ich wizualnego zła, a poza tym ten róż jest prześliczny. Ale zanim przejdziemy do omówienia samego buta, pamiętajcie zasubskrybować kanał i dodatkowo pamiętajcie polubić ten film, bo nigdzie w Polsce indziej nie macie recenzji butów do koszykówki. No, taka prawda. I lecimy już z butem. Zacznijmy od cholewki. Język przemilutki. Tutaj puszek fajny. No, naprawdę bardzo fajny. Jeśli chodzi o cholewkę tutaj, siatka syntetyczna, no powiedziałbym nie jakaś mega gruba, ale też nie cienka, taka, no taka pośrednia powiedziałbym. Po bokach tutaj wzmocnienia gumą, warstewką gumy, tutaj z przodu też. No nie wiem, ja bym troszeczkę może bardziej wzmocnił tutaj po boczkach, żeby ta stopa była lepiej trzymana. Tak naprawdę przekonamy się grając z nich dopiero. Tutaj oczywiście plastik też nie wchodzi za wysoko, ale tu już nie plastik, przepraszam moi drodzy, pianeczka. Sama pianeczka tu jest. I mamy tutaj pianeczkę od New Balance'a w podeszwie wewnętrznej. Ale co tu mamy jeszcze z tyłu? Z tyłu wzmocnionko, tutaj piętka. Nie zapada się jakoś mega agresywnie. Nie ma też dużej ilości poduszek wokół kostki Achillesa. Jestem ciekaw tego rozwiązania, ponieważ ostatnio tu pchają, a tutaj jest luźniutko i się zastanawiam, czy to będzie spoko, w szczególności jeśli ktoś ma piętę Haglunda jak ja. Nie polecam. Co by powiedzieć o cholewce? Nie mam pojęcia, szczerze. Moje przeczucie nie mówi mi nic, czy będzie wygodna, czy nie. Język jest w miarę osobno, więc na wysoką stopę powinno być git. But też wydaje się dosyć szeroki, więc na szeroką też wydaje mi się, ale tak naprawdę przetestuję, to się wypowie. Jeśli chodzi o podeszwę wewnętrzną, no to jak to w New Balance? Fuel cell, pianeczka, nie ma tutaj wielkiej filozofii. Ja mam nadzieję, że będzie się sprawdzać dobrze, ponieważ te fuel cell raz są twardsze, raz są bardziej miękkie. Ilość tej pianki jest dość duża pod palcem. Jest dość twardawa, w szczególności tutaj ta czarna wersja. Zobaczymy. Nie chcę mówić. Nie chcę mówić. Tutaj już mamy tego calutkiego fuel cella odkrytego, tego pomarańczowego, on jest mięciutki. No ale wiecie, jeśli fuel cell jest zatopiony tutaj w twardszej piance, no to niestety moi drodzy, ale muszą działać obie, nie tylko jedna. Tak jak macie zooma zatopionego w jakiejś piance, to ważne w jakiej jest zatopiona i piance, ponieważ jeśli ta pianka będzie twarda, to co wam ten zoom da? No niestety nic. Jeśli chodzi o podeszwę zewnętrzną, no całkiem spoko. Jodełka po całości i to taka dość mocno nabita. O, i to wam powiem, to mi się podoba. To mi się podoba, jeśli chodzi o bieżnik. Nawet tutaj to logo New Balance jest bieżnikowane. Tutaj mamy jakiś Energy Arc. Czy ta dziura tu potrzebna? W mojej opinii nie. Czy to się do czegoś przyda? Nie mam pojęcia. Czy te buty będą dobre? Nie wiem, sznurowadła już mi się nie podobają, ale ogram je, wypowiem się. No i cóż, moi drodzy, wizualnie dla mnie but bardzo, bardzo ładny. Jak użytkowo, muszę je ograć, przekonać się, sprawdzić. Ale wiecie, co jeszcze powinienem sprawdzić? Ich wagę. I wlatuje waga łucznik. Waga łucznik się pojawiła, tylko muszę zmienić jednostki, gramy. No to nie jest lekko. 462. Co prawda, nie jest to zaskoczenie, żadne buty Kawaja
nie były lekkie i zazwyczaj były dość ciężkawe. Czy to jest minus? No dla większości ludzi tak, większość ludzi nie lubi ciężkich butów. Mi to obojętnie wisi kalafiorem, chyba że już naprawdę są takie ciężkie, jak były adapty BB. One tam ile miały? 600 ponad. Zresztą Lebrony 19 też były giga ciężkie. Ale czy to tworzy but zły? Ja rypałem na 19, że Lebrony były słabe, ale wiele osób w nich gra, propsuje. Tak naprawdę pewnie większość nie ma porównania z lepszymi butami, albo czują się w nich komfortowo psychicznie i dlatego w nich grają, więc ale moi drodzy, mamy wolny rynek, każdy może robić co chce, a jeśli wy nie chcecie kupować słabych butów, to oglądajcie moje odcinki i do zobaczenia, tak jak mówiłem, w sobotę w topce butów outdoorowych, chyba że zginę podczas gry w paintball w sobotę i nie wrzucę odcinka. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku w sobotę, mam nadzieję. Nara!